Kochani, chcę wam pokazać jeden obraz. Handlujecie tutaj ciętymi kwiatami. Człowiek bez Boga jest jak ścięty kwiat. Przez chwilę wygląda, jakby żył. Czerpie sobie wodę z jakiegoś pojemnika, ale przychodzi moment, kiedy więdnie. Człowiek bez Boga jest odcięty od korzenia, od źródła życia. I dopiero wtedy, kiedy wołasz do Jezusa Chrystusa i kiedy łączysz się z Nim w duchu, kiedy zapraszasz Go do swojego życia, zaczynasz mieć korzenie i zaczynasz być podłączony do życia. Inaczej jesteś jak cięty kwiat. Jesteś odłączony od źródła życia i nie ma takiej naturalnej możliwości, żeby kwiatu, który został odcięty od korzenia, nagle wyrosły te korzenie i nagle on zaczyna żyć i czerpać z gleby. Nie, jest odcięty. I tak wygląda życie człowieka. Na zewnątrz wygląda pięknie. Stoisz sobie w wazonie, ale tak naprawdę nie wiesz, że czerpiesz z brudnej wody, a nie masz korzenia. Kiedy człowiek przychodzi realnie do Boga i prosto z serca woła do Jezusa Chrystusa, wtedy dzieje prawdziwy cud. Wtedy dochodzi do przemiany wewnętrznej człowieka. I to się dzieje w jednej sekundzie. Jeśli zawołasz do Jezusa Chrystusa jak do osoby, jeśli zaprosisz Go do swojego życia, narodzisz się na nowo z Bożego Ducha. To tak, jakby wyrosły Ci korzenie, jakbyś zaczął być zakorzeniony w życiodajnej glebie. Zaczynasz wtedy żyć, zaczynasz być podłączony do źródła życia. Zbawienie jest za darmo, ale zostało okupione potężną ceną, jaką zapłacił za nie Jezus Chrystus. Tutaj przychodziła pewna pani i się pytała, o czym mówimy, po czym jak powiedziałam jej, że mówimy o Jezusie Chrystusie, że się realnie z Nim spotkałam, narodziłam się na nowo z Bożego Ducha i że każdy człowiek potrzebuje tego, ponieważ inaczej idzie do piekła, ginie, bez Boga się ginie. Ona powiedziała, nie, ja dziękuję, ja jestem ateistką. Wiecie, ja byłam ateistką przez 30 lat. Przez 30 lat absolutnie nie wierzyłam w to, że Bóg jest. Wymyślałam sobie różne teorie na temat tego, skąd pochodzę, dokąd zmierzam. I nic tak naprawdę nie zaspokajało mojego wewnętrznego pragnienia tego, żeby naprawdę żyć. Bo żadne intelektualne rozkminy, żadne filozoficzne idee nie zaspokoją człowieka. Nic, co fizyczne, nie zaspokoi człowieka. Wiecie o tym, ponieważ żyjecie na tym świecie i wiecie, że napełniacie się różnymi rzeczami, a to przecieka przez was jak durszlak, jak przez durszlak. Życie ucieka z człowieka, ponieważ człowiek odłączony od Boga nie ma źródła życia w sobie. I tak jak mówiłam, zbawienie jest za darmo. Jezus Chrystus zapłacił za to potężną cenę i wystawił to. Tutaj handluje się różnymi rzeczami. I ten świat w ogóle opiera się na wymianie, coś za coś. Tymczasem Bóg zrobił zupełnie coś innego. On zapłacił pełną cenę i wystawił to za darmo. Ja mam tutaj za darmo bukiecik kwiatów. I teraz zbawienie jest do wzięcia za darmo. Tak jak ten bukiet. Kto z was chce za darmo te konwalie? Kto z was chce wziąć za darmo te konwalie? Zerwałam je dzisiaj w ogródku. Kto chce wziąć za darmo? Mam za darmo bukiecik. Mam za darmo. Sama je zerwałam. Z mojego ogródka mam za darmo bukiet kwiatów. Kto chce? Kto chce? Kto chce? Zobaczcie, jakie to jest trudne dla człowieka, który jest przyzwyczajony, że jest coś za coś, że trzeba za coś zapłacić. kto chce za darmo te kwiaty, ja naprawdę chcę je oddać. Naprawdę chcę je oddać. Taki jest Bóg. On naprawdę chce dać ci zbawienie za darmo. A ty nie chcesz po nie podejść. Ale to jest za darmo. To jest za darmo. To jest za darmo. Czy chce pani za darmo bukiet kwiatów? Zobaczcie. To jest obraz dzisiejszego zatwardzenia serca człowieka. Bóg przychodzi do człowieka i mówi: masz za darmo zbawienie, możesz dostać moją moc, moje życie. Możesz mieć pewność tego, że idziesz do nieba. Tylko weź to, człowieku, weź, bo to jest za darmo, to jest za darmo, to jest za darmo, nie musisz za to płacić. Nie musisz za to płacić. Nie trzeba płacić za coś, co już zostało okupione najwyższą ceną, bo to nie jest na sprzedaż, to nie jest do kupienia. Zbawienie, które zagwarantował człowiekowi Jezus Chrystus, nie jest do kupienia. Nikt nie ma takiej ceny, którą byś mógł zrównoważyć, cenę krwi najwyższego Boga, który oddał za ciebie życie. Tylko to trzeba wziąć osobiście, za darmo, za darmo. Mam za darmo kwiaty tutaj. Kto weźmie? Kto weźmie? Kto weźmie? To nie wygląda okazale. Ono, to zbawienie nie wygląda okazale. Tego się nie podaje na tacy. Trzeba po to przyjść do Boga. Ja przyszłam do Niego. Przyszłam do Niego. Gwałciłam swój ateistyczny umysł, który wcześniej wymyślał jakieś bzdury. I odważyłam się uwierzyć, że to jest osoba. I odważyłam się zawołać do Niego prosto z serca. I wzięłam za darmo zbawienie. Wzięłam za darmo życie wieczne. To jest za darmo. Nie musisz zasługiwać. Nie musisz się spowiadać. Nie musisz płacić na kasę. Nie musisz brać opłatów. Nie musisz się starać obchodzić świąt. Wystarczy, że poznasz Boga osobiście. Wystarczy, że podejdziesz do Niego i powiesz: Jezus, jeśli Ty jesteś naprawdę, to ja chcę Ciebie poznać. Ja chcę doświadczyć Twojej mocy. Ja chcę doświadczyć Twojego życia w swoim życiu. Ja chcę połączyć swoje życie z Tobą. Ja chcę wreszcie zacząć żyć, a nie być jak cięty kwiat odłączony od korzeni. To jest dla każdego za darmo. Zobaczcie, nikt nie wziął ode mnie tego bukietu. To jest za darmo. To jest za darmo. Zbawienie jest za darmo. Głosimy wam tutaj prawdziwą Ewangelię. Nie handlujemy tutaj. Głosimy prawdziwą Ewangelię. Bóg tak ciebie ukochał, że wydał siebie za darmo. Za darmo. Sprawdź to, sprawdź te słowa. Ja poznałam Go osobiście. Narodziłam się na nowo. Jestem żywa. Idę do nieba. Mam pewność tego. Czy masz pewność, dokąd zmierzasz? Czy masz pewność? Czy musisz sobie udowadniać, że być może Bóg jest, a być może Go nie ma? Być może jest niebo, być może nie ma. Być może idę tam, być może nie. Bóg nie chce człowieka zostawić w takim miejscu niepewności. On chce, żebyś miał pewność. Czy wiesz, że w Biblii definicja wiary to jest... Wiara to jest pewność. Tak jest napisane. Wiara to jest pewność. Ja mam pewność. Ja mam pewność. Poznałam pewnego, potężnego, stabilnego Boga, na którym można się oprzeć. I mam pewność, że idę do nieba. I to jest za darmo. Tak jak ten bukiecik. Kto chce te kwiatki za darmo? Kto chce te kwiatki za darmo? Może pani chce te kwiatki dać za darmo? Widzicie? Widzicie, jakie to jest? Świat was oszukuje, że jest coś za coś. Tymczasem Bóg zrobił coś za nic, z miłości dla człowieka. Z miłości dla człowieka i zbawienie jest za darmo.